I pop, pop, pip. Czy wszystko działa? Chyba wszystko działa. Anyway. Cześć Sylwia, cześć Sylwia, witam, witam. Szybki link. To jeszcze tylko bym chciał. Na wszelki wypadek, jakby ktoś jeszcze nie wrzucał, to. Machnąć, przypnij. O, dobra. Chyba wszystko ogarnięte. Z podkreśleniem słowa chyba. Co my teraz mieliśmy zrobić? Odebrać niejakiego Mazetowi miecz rycerza śmierci. Krek, 15 poziom. Może do następnego scenariusza przenieść. Wezmę wieżę na start. Wieżę albo złoto. Bo sobie nie jestem pewien, czy ja to kapitał będę miał. I się zastanawiam teraz, czy będzie. Nie będzie nic bardzo potrzebne. Cześć Sebastian, witam, witam. A, wezmę wieżę. Zobaczę, co z tego wyjdzie. Wróciłem do tawerny, aby oddać Sandro ten paskudny hełm, którego tak bardzo pragnął. Teraz chcę, bym przyniósł mu jakiś miecz należący do rycerza śmierci. Podobno ten opancerzony chuderlak chowa się gdzieś w bagnach, więc będę musiał przedrzeć się przez mile błota, nim będę miał szansę wydrzeć miecz z jego zimnych, martwych rąk. A najlepsza misja w kampanii, przysięgam. Spoiler jest absolutnie najgorsza. O, widzę, że przyniósł mi pan czaszkowy hełm, panie Hek. Wykrzykuje Sandro na twój widok. Mówiłem już, jestem Craig Hek. Wiesz, co powiedział mi Baszon? Twierdził, że hełm jest jego dziedziną od pokoleń. Widzisz? Ostrzegałem cię, że będzie kłamo, byle tylko zachować hełm dla siebie. I on śmiał nazywać siebie barbarzyńcą. Ten tchórz nie wiedział, co to honor. Mam nadzieję, że nie miał lekkiej śmierci. Na razie to bardzo się nie zmieniło. Niby tak, ale po prostu wolę, żeby wisiał na przykład, jakby ktoś akurat przychodził, kogo wcześniej było. Cześć, Piotko, witam, witam. Aby ktoś zapomniał głosować. Język klawiatury zmieniając, polski znaki mnie celują. Kojarzę, że któraś polska klawiatura miała z tym problem, że się zmieniało na drugą polską. Chyba to 216, że ona miała jakiś problem z polskimi znakami. Nigdy wcześniej nie strzelałeś tak brutalnych słów z ust czarownika. Z uniesionymi drzwiami słuchasz dalszych wywodów Sandro. Kolejnym przedmiotem, którego potrzebuję, jest miecz rycerza śmierci. Został skradziony z grobowca wielkiego bohatera przez rycerza śmierci imieniem Marzew. Obawiam się, że odnalezienie go nie będzie łatwym zadaniem. Marzew mieszka na makadłach zupełnie niepodobnych do skalistych pagórków, które wy, barbarzyńcy, tak bardzo lubicie. Co gorsze, mam sojuszników, którzy będą go bronić. Dlatego musiałem zmienić ten. Czemu dlatego musiałem zmienić język klawiatury? Zrywasz się na równe nogi, łapiesz za topór. Nie bój nic, to znajdę choćby na dnie bagna i wytnę w pień jeszcze ludzi, którzy śmieli się sprofanować go bohatera. Jeszcze jedno nim odejdziesz. Ja też mam sojuszników w tym regionie. Znam przywódcę jednego z barbarzyńskich osiedli. Zgodził się być założył w nieswobodę. Po raz pierwszy spoglądasz na Sandro w czymś w rodzaju szacunku. Ten czarownik dobył zaufani barbarzyńcy, przywódcy miasta. Nie będę więc marnować duży czas, Sandro. Idę po twój miecz, do kompletu z hełmem. Mówisz, otwieram na drzwi. Bo inaczej... What? Ale... He? O mój... Ja nawet na tym miasta nie mogę mieć. Czuję, że będę płakał. Jeżeli szybko nie znajdę jakiejś innej miejscówki. Przywódca twierdzi, jego klan wyjechał ci na spotkanie. Klepiąc sobie po boty, co barbarzyńce w mięsień piwne zauważy, że jego oczy są dziwnie puste. Chociaż nowy sojusznik wyraża się uprzejmie o Sandro, wciąż nie może zrozumieć, w jaki sposób czarownik przychodzi do tego, jakiego barbarzyńce by go wspierał. Zainstalowałem tej strony, to była tam, odchodziła na angiel... Jak to działa? Albo raczej jak to nie działa w tym wypadku? Czemu przede wszystkim? Czy ja mam jakieś dobre zakręcia? Nie mam slowa nawet, to mnie będzie bolało. Ale dobra. Trzeba mieć priorytety. Czy ja zabiję łuczników? Mam wrażenie, że powinienem się chcieć do nich dostać. Czy ja...
Będzie mnie stać na gniazdo, więc jeszcze aż tak pilnie nie potrzebuję. Więc jeszcze jeden dzień mogę odczekać chyba. Zobaczę, co tam dalej jest. Kuszni. Naprawdę. Aż tak, nie tego nie lubi? Tam i tak są grafiki, skoro nic mi napisałem. O jest. Wyobraź sobie dostać grę z porządnej jakości tłumaczeniem. Hobgobiny są się. Nice. Zewna nie będę miał, teraz o tym myślę. Skoczę po roki najpierw. Roki i chyba nic więcej na razie nie mogę. Więc tak, zróbmy to tak i... Kuszników czy łuczników? Najpierw łuczników, bo są bliżej. Rzucę sobie tą skinę na wszystkich. Czekam. 95 obejrzanych. Nice. Już zaraz setka. Setka, setunia. Haste? Także z tym nie odpadnie to na 4 grudnia na 7 ben. No już niedługo. Z mojej strony nie zapowiada się, żeby ktoś miał odpaść to na pewno. Kurde, przydałoby się tych kuszników pobić. Tylko tak się boję, że za duże statystyk będę miał. To są klejnoty tylko. Nie no, muszę. Chyba. Nie podoba mi się, ale muszę. Nie, zaklęć, co prawda. Trochę gobliny w potasę. No, ale na to niestety nic nie poradzę. Będzie jak siada ten nadal do samej gry. W sensie poniedziałki. Na poniedziałki jest wstępnie ankieta właśnie ta, która jest przypięta. Na środy Battle Networki za szybko się nie skończą, bo siłą rzeczy trochę ich jeszcze jest. 4, 5, 6 i po skończyki. Grupowe szamanów. To jest bardziej na zasadzie, że... O, chyba to już mogę. To jest bardziej na zasadzie, że jak któraś gra się skończy, to co najmniej się skakuje. Zwiadowcy donoszą, że w prowincji znajdują się 3 zamki. Według plotek Marzef jest pod ochroną tego, który należy do bestwa zwanego rycerza i miecza. Dziwne, dlaczego ludzie chcą rycerza śmierci? Potrząsasz głową, zbolacie od nadmiaru myślenia. Najgorzej, myślenie. Ejo. O, kalczma. Chroniona przez pikinierów. Przez dużo więcej pikinierów niż myślałem. Not gonna lie. Zwłaszcza, że pikinierzy to jednak dość silne jednostki pierwszego tyru. Brońcie się. Zastanawiam się, czy któregoś roka nie stracę. Mam nadzieję, że nie. Ty nie zdążysz tam przejść. Spróbuję w karczmie wykupić specjalność baliście. A mi specjalność baliście nie jest słabe, co? Bo może z niektórymi przeciwnikami tutaj całkiem dobrze radzić. Krak, weź odejść bez. Lepiej wracaj już do miasta, bo akurat zaraz będzie nowy tydzień.
Kolejna kopalnia złota, do której będę chciał się w miarę szybko dostać pewnie. I czy ja tu coś mogę jeszcze... Chyba, mieć chaty chyba opłaca. Sprawda, nie będzie mi stać na to wszystko, ale... Kto by się utrzymał takimi dobiegami? Dwa behemoty są? Dwa behemoty są. Mogę iść po ogry. Jezu Chryste. Boję się o zasoby w tej misji, bo póki to wygląda, to absolutnie paskudnie. Okej, to jest jasno-niebieski klucznik. Oby chciał się ze mną bić niestety, bo jest ich dość sporo. Pojedziemy będzie za dużo. Na razie, epoki DDS ma remis. W wypadku remisów będę się jeszcze zastanawiał, bo nie jestem pewien, jak rozwiązywać remisy. Raczej nie będę robił osobnej ankiety na coś takiego, ale mówię, będę coś kombinował. Nie wykluczam, że teraz z tego, że jest DDS na świeżo, to że po prostu zrobi DDS-a, jeżeli będzie na pierwszym. Ale to tak jak mówię, no nie jestem jeszcze pewien. Biedne hobgobliny. Trochę mi się umarło. Parę cyklopów. Parę cyklopów jest do pobicia teoretycznie. To jest najgorsze z tym wszystkim. What to do, what to do. Zróbmy to tak. Padać tutaj. Zobacz, co tu jest jeszcze na dole, może. Jednostki do wykupienia to na pewno. Wataha go... To dużo większa wataha niż się spodziewałem. Potrzebuję pomocy. Jakby zazwyczaj jak słyszę, że jest wataha, to myślę sobie, że to będzie, no dobra, pewnie jakieś, nie wiem, tam 120, 150. A tutaj nagle mi wyskakuje 200. I trochę unlucky. Przynajmniej tyle dobrze, że gnabliny są w miarę słabo jednostką na tym pierze. A ja już mam behemoty. Więc mogę w miarę łatwo i bezpiecznie to ogarnąć. Mam dość magia ognia. Magia ognia aż tak często nie korzystam jako bohater nierzucający zakręć, może tak. Te kolejne cyklopy. Czyli co, chcecie mi powiedzieć, że nic więcej nie zgadnę bez tego? Bez... pobicia jednostek? Nie podoba mi się to. A dobra, to znaczy, że muszę wracać do miasta, I guess. Nic więcej nie ulepszę. Aha, czerwony już idzie. Wydaje mi się, że powinienem dość szybko tutaj iść, bo kojarzy mi się, że tam będzie jakiś ten, jakiś dodatkowy zamek. A zwiadowcy przeniesie następne wieści. Podobno Mazew był zerzymiecza, póki nie odziedził czy pewnego magicznego ostrza. Ta przeklęta broń promieniła jego duszę do tego stopnia, że stał się rycerzem śmierci. To wyjaśnia, czemu ludzie go bronią, ale kłóci się zapowiedzi o Sandro, jakoby Mazew ukradł miecz skrypty wyrownika. Cóż, plotki to tylko plotki. Ploteczki pozostaną ploteczkami, jak to mówią. Podejdź tu. Zaję sobie gilę magów, bo kreknie manę. Zresztą on ma manę. Ale to i tak może dostanie jakieś zakręcie dobre. Jesteś dobrego?
So. I tyle tak naprawdę. Chyba tak. Chcę to ulepszyć. Nic więcej nie ulepszę. Czyli tak, behemoty, ptaki, uroki, ogry, jeźdźcy. Będzie mi też na wszystko stać? To niesamowite. Jestem zdumiony, że jest mi na wszystko stać, powiem szczerze. Chyba ty podjedź po kasę. Ogry na szczęście się nie boją. Parę czerwonych smoków to już trochę za dużo chyba. Chyba, że. Jest ona ta zbroja, jest tak mi silna. Jolo. On ma 11 speeda, czyli tyle co ja. Slow nie zadziała. Mogę tarczę. I teraz zaczekać. Zobaczyć co z tego wyjdzie. Nie powinienem ponieść jakichś ogromnych strat raczej. Zdaje się. Jak już mówiłem, aż tak ogromnych nie ma. A zdaje mi daje bodajże plus 4. Nawet myślałem, że tylko plus 3, więc jest to lepiej niż myślałem. Ja tu nic więcej nie zrobimy. Jeszcze albo nic coś jedną jednostką. Niby nie, ale. Zaszkodzić nie zaszkodzi. Przy okazji jakich mamy, to mamy tę możliwość patrzenia co dana armia zrobi. Czyli na przykład tutaj widzimy, że o, kusznicy chcą do mnie dołączyć na przykład. O, mówcie mi jeszcze. Tylko właśnie pytanie, czy ja nigdy nie jestem pewien jak to działa, czy oni będą dołączać tylko do tego jednego bohatera, czy dowolnie. Można też łatwo sprawdzić. Yep, tak myślałem. Czyli pewnie to zależy od tego, czy mamy odpowiednio silną armię. Weź. Więc sobie zrobię taktyczne wczytanko. To był bardziej test mechanik niż cokolwiek innego, dlatego chciałem tak zerknąć. Dobra, na orków się nie rzucam, na sklopy się nie rzucam. Na ogrów się też raczej nie ma co rzucać. Więc chyba najjasniejsze co mogę zrobić to podejść tu? Sobie. Zrobię tak, że podejdę tu i się uśpię na chwilę. Bo tak, oni chcą do nas dołączyć i mogę zamiast kuszników na przykład wrzucić. Zjawy na pewno nie. Daj, co tam jeszcze? Uciec. Cyklopy pewnie chcą się bić. O, czy rycerze chcą do nas dołączyć. To jest akurat fajne, że tak można sobie zobaczyć na bieżąco, czy... Jak zachowa się dany stek? A to zamiast kubinów? Orkowie będą chcieli uciec i zobaczmy co dalej. A spotka jakichś neutralnych jednostek jest z tego co widzę. Cyklopy też chcą uciec, nice. To dużo było to dla mnie da w takim razie. Ach. O, też chcą uciec. Podejrzewam, że w tej chwili wszystko już będzie chciało ode mnie uciekać. Zwłaszcza, że jednak mam dość wysokie staty. Dobra, idę po armię. I spróbuję... O, tu jest czerwonego miasta. Aż ciekawości dużo tego mają. O, to za więcej niż myślałem. Ahel. Dobra, to plan jest taki, w takim razie ty wracasz tu, a ty idziesz tu. Ładnie. Czy ja mam coś do ulepszenia? Zaraz będę miał ogry. To jest to, to jest to, to będą ogry, to będą orki. Wilczek chce, że nie mam ulepszonych, więc nie ma sensu na razie. A ty idź tu.
co tygodniowe obskakiwanie młynów, nie młynów. I zobaczmy te... O! Kolejna kopalnia złota. Oj, moja ulubiona część tej misji, czyli to, że oni mają tutaj tyle Polskę, nie mogą przejść. Absolutne paskudztwo. Oho, czerwony się chce do mnie dobrać. Wait. Yep, mogę to tak dojść. No wiecie to. Szybko walkę też można machnąć. O, ratusz tu mają. To akurat bardzo miłe. Ratusz i to. I ulepszone rycerze. No dobra. Ona raczej mnie pobije, jeżeli da mi ze sobą walczyć. To pytanie, czy ona do mnie zdąży przyjść, czy nie? Ale ewidentnie próbuje. A i teraz pytanie, czy ja mogę... Pewnie będę mógł. Tam tu nikogo nie ma, czarodziejskie smoki. A jest... O, klucznik, czyli muszę z nim walczyć. Ahel. Czy slow mi dużo na niedalne? Mam 15 speeda, więc raczej nie. Więc muszę po prostu do nich przeszawać pewnie. Ała! To był bardzo silny Chain Lightning. To był zdecydowanie za silny Chain Lightning, więc chciałbym rzec. No, no nie zdąży, okej. Ach! Weź do miasta, poproszę. Tak dla bezpieczeństwa. Ona mnie raczej nie zaatakuje. Jedyne co im może zrobić, to pozajmować kopalnię w tej chwili. Co ja zastanawiam się, czy z armią nie jestem w stanie jej stąd wygonić. Zobaczmy. Jak duża jest twoja armia? Bardzo mała. Wyroku uciekł. Oddawaj moje kopalnie. A Kregu powinien móc tu zobaczyć, co jest. Mieczy na przodu rycerzy, miecze, jeśli nie masz przepustki, odejdź. Czy ja mam przepustkę, czy ja nie mam przepustki, to jest pytanie. Mandor, przyjacielu. Ja nic do ciebie nie mam, nawet szacunku, ale proszę mnie wychodzić z jakimś mikrostakiem pikinierów, to? Miejmy do siebie resztki szacunku, ok? Taki wiecie, choćby resztki. Dorośli wyłaniają się wewnętrznie i tworzni mierzą cię wzrokiem. Czy masz przypustkę? Pyta dowódca. Pytaj się i to powiem, mówisz, to jest moja przypustka. Słysząc to dowódca, wydaje żołnierzem rozkaz. Ota. Ile? Mam trzy mocy. A, Beslo. Zastanę się, na ile będę w stanie ich ostrzeić, zanim do mnie podejdą. Wydaje mi się, że tak nieco inne. 48, 64, 420 to będzie potencjalnie jakiś... Mało. Za mało. Oni mają... Dużo speeda. A jeszcze jeden flow. Chciałbym to potencjalnie bez strata zagrać. I powinno się udać. Jep. Podstawowa taktyka. Jak silny jest ten bohater, to jest pytanie.
Sądy 9a. Magia powietrza też się przyda. Nie będę kłamał. Wygląda całkiem silnie i ma wysokie staty. Nie podoba mi się to. A się przekonamy, czy jest silny w istocie. Idź tu. A ty nie dasz rady, czy z tymi urokami wiele zrobić. On chce się ten obić. Ja najmocniej przepraszam, ale co byście im powiedzieli? Że ile on tego miał? Która to misja jest teraz? Najgorsze jest to, że mówię, te zapisy jakoś strasznie dziwnie się zapisują. I mam teraz takie... Która to była misja? Czernowca, czy nie? Zajebata, czy nie? To zdecydowanie to jest Armageddon Blade. Jak jest Final Ride. Narzna kara to też nie jest. Droga domu, dzień nos, egzamin. Czarnowca? Nie. Tak. No bo też przynajmniej wiem jedną prostą rzecz. Tutaj nie idziemy. Stąd to co najwyżej zrobimy taktyczny abort. Najgorsze jest to, że to wygląda jakby oni mieli jakieś trzy różne zamki, z których mogę rekrutować jednostki. I nie do końca mogę dużo z tym zrobić. Czy jest coś, co mogę przekazać? To I guess. Jakby jest ten jeden silny bohater, którego potencjalnie mogę po prostu bez przerwy unikać, tak? To na pewno. Więc jeżeli to byłby tylko ten jeden bohater, to jeszcze jak cię mogę? No właśnie, pytanie, czy to jest tylko ten jeden bohater? Mam szczerą nadzieję, że tak. A, to sami można wykupić, to idziemy stąd. Czy ja w tym mieście coś mogę ulepszyć? Czy wybieg co najwyżej? On mi to miasto zaraz zajmie i rzuci dalej tak jak hejkiem, więc bardzo potężny whatever mam w tej chwili. Wykupmy wszystko i podbiegnijmy już tam powoli przekazywać jednostki. No bo on tu teraz generalnie będzie biegał i próbował mnie uwalić na wszelkie możliwe sposoby. To zdaję sobie z tego jak najbardziej sprawę i niewiele mogę z tym zrobić też. A Kregu może spróbować przebiec tą stroną. Najgorsze jest to, że z tego co kojarzę, to w tej misji to działa w ten irytujący sposób, że ich miast nie można zajmować w żaden sposób, bo są poukrywane za klucznikami. Yeah, whatever. Zaraz zobaczę, czy plotę głupotę, czy dobrze mówię. A jeśli nie ma przepustki odej, czyli to pewnie ta kolejna przepustka. Przecież teraz zastanawiam się, czy nie mogę ich po prostu zabić. 6. A, bez piona.
Czy było warto? Nie jestem pewien. Dobra, moja propozycja na dziś jest taka, żeby wszyscy tutaj poszli. Właśnie mówię, nie jestem w tej chwili pewien, czy ja i mogę którykolwiek z miast zajmować tutaj, w tej misji. Okej, tu jest na pewno jedno miasto, które się da zająć. Więc to, że oni te im będą mogli zajmować, to jeszcze nie jest aż tak tragiczne. A jeżeli nie zajmiesz żadnego miasta, to zostaniesz wygnany, jada, jada. Dużo tu jest. To jest sporo chlabarników, niestety. Dobra, co tam dobrego macie w mieście? Na pewno stajnie. Zastanawiam się, czy jeżeli ja bym ich potencjalnie odciął od zasobów, czy bym nie wyszedł na tyle lepiej niż oni. W sensie, jeżeli da się im zająć miasta, o tak powiem, bo to jest ten krok, którego do końca pewien nie jestem. Kregu, Kregu, tutaj nie ma jednostek, ale mogę spróbować im zająć to drugie... Nie, nie mogę, bo jest czerwony klucznik. Wymagany. Unlucky. Okej, czyli druga bohaterka, która ma dość spore... Skąd oni mają tyle wojsk? Jezu. Ja myślałem, że na terenie bohater ma ze wszystkich miast tyle. A się okazuje, że to nie są wszystkie miasta. Sprawdzę jedną rzecz. Wszystkim, czy oni tu mają kruszników jakichkolwiek? To jest pusty garnizon, to na pewno. Tam jest też niebieski klucznik ichni. Jest arenka. Więc jakbym chciał więcej statów, to tam mogę podejść. Magia powietrzna mi się przyda. A oni mi to miasto teraz zajmą. I to jest forsza. Ta, którą mogę wygrać potencjalnie. W razie czego. Dwudziestu paru tych. Ech. Dobra. No właśnie, problem jest tego typu, że ja tak naprawdę wychodzę na minus z tego typu akcji. Nawet nie na zero, bo cały czas coś tam tracę, a oni wykupują te jednostki. I nie jestem pewien, co teraz z tym sensownego zrobić. Tu jest miasto za zielonym klucznikiem. Będę chciał uciec, okej. Najbardziej mnie zastanawia, jak silny jest ten bohater, którego musimy zabić. To jest 7-9, nie wiem, czy nie bardziej opłacałoby mi się tu zostać nawet na tych stajniach. Teraz zobaczymy. Oto przejścia, gdy... Cholera wie, po co tu jest. To jest zielony klucznik. Jest zielony. To jest zielony. Właśnie pytanie, czy... Nie, bo to jest jasno zielony chyba, co? Nie, też jest zielony. Czy ja mogę im zająć miasto? Kusząca propozycja. To jest Edric, czyli ten silny bohater.
ten wręcz za silny, bym powiedział. Ja teoretycznie mogę to miasto zająć w tej chwili. To pytanie, czy chcę. Czy osoby będą chcieli uciec. Oni to miasto zajmą. Chcę zobaczyć, czy jestem w stanie ze swoją obecną armią pobić bohatera, którego musimy zabić, jeżeli w ogóle to jest do wykonania. Więc pozwól, że cię uśpię. I czy ja jestem w ogóle w stanie do niego dojść w tym czasie? Bo jak nie, to będę musiał wczytać przynajmniej zapis. A biorąc pod uwagę, jak bardzo tutaj dookoła mnie posyłają, to jest spora szansa, że nie zdążę. Chyba, że... Wampiry uciekają, buty chce. Kapłani będą ode mnie uciekać. Zastanawiam się, jaka jest szansa, że tamto jedno miasto jest bez obrony, to które za portalem jest. Na Behemoth mnie nie jesteś, ej? Coś tu niby jest. To pytanie, jak dużo tych cośków jest. Ten bohater się do mnie nie dobiera, to na pewno. Czy to jest do wygrania? Nie. Raczej nie. Yep. Okej, to w takim razie. Czas zobaczyć inaczej. Kawalerzyści czekają na okazję do walki. Co najwięcej jest dużo tych kawalerzystów. I co ja z wami pocztę? Bank cofnij. O, bardzo dużo ich wsadzi. Myślałem, że mniej będzie. O mój Boże. A little shit. Mogę sensownie, to mogę na pewno dziabnąć. I któryś z tych staków bym chciał pewnie. Au. Da. Au. No dobra. O Boże, logistyka. Ile mam? Dwa dni czy jeden dzień? To ważne pytanie. Dwa dni. Malzefy też śmierć. Co to kurwa jest? Ja się bardzo grzecznie pytam. Znaczy, ja jestem w stanie dużo zrozumieć, ale niekoniecznie 70 rycerzy śmierci, okej? Okay? Oh boy. Jak to mawiał klasyk Cholipka, tutaj my idziemy znów, ej? O mój Boże, jeszcze blinda mają. To się źle skończy. Au. Au! No, chyba nie jest do wygrania, tak nam powiem. Trochę za dużo tych rycerzy jest. Jak wiecie, tak odrobinkę.
Yep, zdecydowanie za dużo. Yep, wyeliminowano cię. Ha. Są 9B. Czy ja tak naprawdę muszę tutaj bardziej aktywnie walczyć o swoje? A przynajmniej wiem jedno, że z obecną armią nie mam szansy tego ugrać, o tak powiem. Cóż to za znak zapytania, Sylwia? Czy coś nie tak pójdzie? Ja to mogę sensownie zrobić. To jest coś, raczej ten w miarę silny bohater. Mogę teoretycznie tutaj pójść i im zająć to jedno miasto, które mają. Jeżeli pójdę po zielonego klucznika. A zielony klucznik był tam. No bo ona mi to miasto zajmie, to wiem akurat. Tutaj przerwało, ale jest okej. Jeżeli komuś jeszcze przerwa, to dawajcie znać, to zerknę, czy problem może być po mojej stronie. Nie powinien być, ale zawsze warto się upewnić. Jest git, okej. Dajcie mi to miasto. Dość sporymi statami, ale przynajmniej będę miał jakieś miasto z kawalerzystami, I guess. Jedna rzecz mnie zastanawia, czy istnieje jakieś miejsce, w którym jest czerwony klucznik? Czy jesteśmy ograniczeni tylko i wyłącznie do zajęcia tych dwóch miast. Nie jestem pewien, czy ja to wygrywam w ogóle. Zobaczmy, co ta szybka... szybka walka twierdzi, że ja tego nie wygrywam. To interesujące. Ciekawe, czy ona w otwartym polu ze mną wygrywa, czy tylko w zamku. Patrząc na różnicę statystyk, pomyślałbym, że tylko w zamku, ale pewnie jestem. Tylko no właśnie, co w takim razie mogę sensownie zrobić? Mogę potencjalnie czekać, aż tutaj mi się jednostek trochę uzbiera, ale nie wiem, czy Edik wtedy nie przyjdzie i mnie nie zje. Bo tego miasta nie mogę zająć, to wiem akurat. Ja pozbędę się już rozbójników. I tak potrzebuję jednostek wyższego tieru. A ja tu jeszcze nie mam magii po jeszcze cały czas. Hem. Mam dziwne i niepokojące przeczucie, że nie wyjdziemy dzisiaj z tej misji.
To była magia pierwsza, okej. Okay. No to się właśnie zastanawiam, czy ja mogę w tej chwili cokolwiek sensownie zrobić. Bo czuję się, jakbym był w takim stanie, gdzie jedyne co robię, to daje wrogom teraz większą przewagę. I to tak... To jest taka sytuacja bez wyjścia tak naprawdę. What to do. Znaczy teoretycznie, jeżeli bym nazbierał tutaj wystarczająco dużo jednostek i poszedł tak jak ostatnio do Marzefa, to byłoby okej, bo jemu te jednostki się nie nagromadzają z tygodniami. Więc to jest opcja, tylko musiałbym ich nagromadzić odpowiednio dużo, a to do mnie dobrze, nie mógłbym po prostu maszować E, aż w końcu będę miał ich wystarczająco dużo, albo aż ktoś do mnie przyjdzie. Zwłaszcza, że... Nie, Edyk jest tutaj. To jest Sorsza. Cześć. Jeżeli Sorsza jest tutaj, to miasto jest puste. A jako obrońca powinienem już móc sobie poradzić chyba. Right? Trochę kuszników straciłem niestety, ale... You get used to it. Oj, miastko właśnie nie będą raczej. Chciałbym tu przeczekać przynajmniej do tygodnia, żeby móc garnąć jednostki. A potem mogę się już zastanawiać co dalej. Bo czerwonego klucznika jako tako chyba nie kojarzy na mapie. Bierzemy wszystkie jednostki, na których mi zależy, czyli was. I w sumie idę poszukać, czy może jednak gdzieś czerwony klucznik się znajdzie. Oni sobie tam biegają. Ale to nie jest problem tak naprawdę. Jest czerwony klucznik. Więc potencjalnie mogę mieć ich wszystkie zamki, tak naprawdę. No ewidentnie wymagało to trochę więcej... ...nakładu... ...szukania niż myślałem z początku. Dobra. Oddawaj miasto. Logistyka... To tutaj z kolei mają nieulepszoną arenę walk, ale to też nie jest jakiś wielki problem. Wezmę wszystko, wykupię na wszelki upadek. Bo widzę, że oni są relatywnie blisko. Taki ten bohater tutaj. Podbiegnę tu. O Boże, oni mają sporo armii z tamtego miasta. Understandable. Ale nie atakuję, więc to dobrze. O, to jest który bohater? Edyk. I ma w dodatku behemoty. To lekko niefortunne. Zastanawiam się, od którego momentu bardziej będzie mi się opłacało wrzucać jednostki tego zamku zamiast wieży. Czy to już ten moment, czy jeszcze nie? A czy jest tu coś jeszcze dla Grega potencjalnie? Chyba nie. Jedne set mogę zawczasu zmienić tutaj parę tych, żeby mieć ulepszone behemoty.
Bo ostatnio pamiętam, że tego nie zabrakło trochę. Teraz tak, oni tutaj, jedyne to to mogą zaatakować halabardników, to whatever. Ta armia jest za mała na 70 rycerzy śmierci, to na pewno. Na to też jest zdecydowanie za mała. To nie podlega jakimkolwiek negocjacjom. Przynajmniej parę kuszników straci. Od tu do. Mimo wszystko trochę się boję z taką armią iść, a mam wrażenie, że oni zaraz zaczną się do mnie dobierać w końcu. Spróbuję jeszcze jedną rundę z tych miast skarnąć i wtedy pomyśleć co dalej. Bo to się wydaje jednak trochę mało. Wciąż. Z jednej strony mam dużo statów. Wiecie co, zrobię chyba podejście numer 2. Jeżeli podejście 2 nie wyjdzie, to będę miał tutaj zapis już taki trochę stabilniejszy, mam wrażenie. Dobra. Czyli tak. I lecimy tutaj. Teraz, jak są, to niech zajmują miasta. Nie będę miał z tym żadnego problemu. Ale i tak najbardziej przeraża mnie, jak szybko oni zdobyli bardzo duże oddziały TBH. Bo to w drugim miesiącu mieli bardzo dużo wojska, że tak naprawdę nie miałem jak się za to zabrać sensownie. Dobra, i mnie to zaatakują. Szybka walka, bo mnie zniszczą. Teraz pójdzie po drugi zamek. Tak, bardzo zgodnie z oczekiwaniami. Ulepszyć Behemotę. Czy to jest sosza? To jest sosza. Mam nadzieję, że ona nie będzie mi blokować teraz przejścia. Albo broń Boże, że nie pokaże jednostek Marzefowi. Ucie. Jest Marzew. Zobaczmy, czy teraz to wyjdzie. Przyjacielu. Blindzik, to nie. Ze wszelkimi oczekiwaniami. Ale wygląda to nieco lepiej póki co, bym powiedział. Co jest tańsze? Dispel. Wait. Strzel tu, strzelaj tu, strzelaj tu. Ten blind jest strasznie irytujący. Bonk? Czy oni mają już zasięg? Raz, dwa, trzy, cztery mają. To będzie nieprzyjemne. Z tym blindem. To już wygląda jak coś bardziej do wygania. Ja trochę skończyła mi się mana, więc muszę bardzo szybko się tego cholerca pozbyć. Wygląda ok.
Ta misja chyba była tylko na zdobycie artefaktu, nie doniesienie go do któregoś miasta, right? Więc samo pokonanie bohatera powinno mi wystarczyć, żeby ją skończyć. Zaraz się pokonamy, bo zanosi na to, że mam że wygram tę walkę. Jeżeli się okaże, że jest na ten... O mój Boże. Odebrać miecz. Okej, okay. Już się bałem! Odnajdujesz mieczy cel śmieci i wygrywasz. Uch. Nawet nie blisko. Ktek musi zdobyć kratkę żebrową należącą do jednego z liszów gasujących na bagnach Felix. Nie przegrywałem żadnej bitwy. Nie może awansować powyżej 20, ale będziemy mógł korzystać w następnym scenariuszu, czyli to jeszcze nie jest ostatnia misja. Chyba każda z tych kampanii ma 4 misje jako tako. Przyniosłem Sandro jego przeklęty miecz, a on zażądał, bym stanął do walki z jakimś nekromantą i odebrał mu coś, co ma być zbroją zrobioną z kości. Ha! Już ja mu te kości porachuję. Wyśmienicie, widzę, że znów odniosł swój sukces, panie Hek, powiedział Sandro, witając cię w tawernie Wingtail. Krek, Hek, walczysz. Ten śmierdzący też śmierci, Marzew, ostatecznie przeniósł się do wieczności. Trzecim przedmiotem, którego potrzebuję, jest klatka, żeby będąca w posiadaniu grupy nekromantów zamieszkujących małe pagienko o nazwie Ferris. Mówi Sandro, wręczając się niewielką mapkę. Przechowano ją dla mnie w sanktuarium, ale nekromanci znając jej wartość spalili budynek i ukradli klatkę, żeby wszystko by ją zatrzymać. Mam walczyć z nieumarłymi? Nie lubię ich smrodu. Znacznie cuchnął, patrząc na mapę, unosił się brwi. Standard chyba sakru, pokazując złote i klejnoty. Pomyśl o nagrodzie, którą ci obiecałem, oraz o tym, że zdobyte przez ciebie przedmioty posłużyły do usunięcia NF potężnego artefaktu zła. Zdawałeś się przed chwilę, po czym zwolna przytakujesz. W końcu się nagromadzi twoje jedno miejsce, w którym bohater może czuć się bezpiecznie. Ale walka dla tego czarownika nie jest wcale tak zabawna, jak początkowo sądziłeś. Standard zbyt często zmusza się do myślenia. O nie, najgorzej, tylko nie myślenie. Główka boli. No. Pierwszym krokiem po wejściu na obszar zaznaczony na mapie Sandro powinno być zajęcie miasta. Najwyraźniej w tej prowincji czarownik nie miał przyjaciół, którzy zechcieliby cię ugościć, ale na szczęście dorosły znaleźli w pobliżu niezajętą twierdzę. O grę. Widziałem, że jest artefakt do szybszego poruszania się, gdy zawsze warto jest mieć od samego początku, więc... Czemu nie? A propos Etsy, twierdza. Podejrzewam, że gdybyśmy mieli... O Boże, klucznik. Wiecie co? O, nie jestem pewien, czy muszę do podziemi zejść, czy tu jest czarny klucznik, więc nie. No to sobie mogę nawet chyba tego. Mogę chyba o to zapisać. To jest przy okazji misja żebra w dłoń, tak żeby zapamiętywać. Dobra, czyli pewnie klucznik będzie w dół, co? Jasno, niebieski zachodzące słońce, ciemno niebieski wschodzące słońce, czyli na zachód. Czy bardziej mi się opłaca stajnie zgadnąć? Chyba tak. Jest klucznik. Miasto jest puste przynajmniej. O, i mamy wreszcie po raz pierwszy możliwość zbudowania go do pełna. To bardzo miłe z ich strony. Dawno już nie miałem tego typu misji. Nawet karczmy możemy mieć. To tak, na pewno będę chciał... Karczma i kopalnie złota. Karczma, żeby mieć drugiego bohatera. Kojuzak, no... O Boże, co Kojuzak, naprawdę? Też przekaż wszystko Kregowi i zbierę jakieś tam dupę dole, które leżą. Ach, idź po stajnie. A ty liczną, bo chcę Roki odstrzelić. Ach, odstrzelić, żeby wziąć je dla siebie. Co to robi czerwone? To jest w ogóle silne. Mam nadzieję, że nie. Holda uroku. Fajnie było, jakby się dołączyło, ale domyślasz się, dokąd to zmierza, szczerze mówiąc. A, jalo.
Jest ich więcej niż myślałem, że będzie. Nawet nie jestem zdziwiony, że jest ich więcej niż myślałem, że ich będzie. Moje jednostki, to boli. Przynajmniej te gobliny straciłem o tyle dobrze. A propos goblinów. Czy jest coś jeszcze, co musi ogarnąć Krek? Chyba nie. Jest kopalnia złota, right, kopalnia złota, jak mogłem zapomnieć. Zamieszkujące w pobliżu plamie goblinów wysłały ci swych wewnikłych koty Buda, barbarzyńskich braci, którzy pomogli ją odeprzeć atak wędrownego plemienia ogrów. 60 dodatkowych gobliny, można nająć w bok. Bokki, tak zwane. Skoczymy tutaj. Nie, wrócę się do miasta. Pójdę tutaj najpierw. I skocz po stajni od razu. Fajnie mieć z tego miałem dużo jednostek. Mam wrażenie. Stajnia, idź po złoto. I teraz pracujmy powoli nad ratuszem, bo mój przychód może być tak kiepski. Roki. Czy jest tu coś więcej, co mogę zgarnąć? Na pierwszy rzut oka nie. Mogę się najwyżej powiatek wrócić. Mam bardzo dużo tych kroków ogólnie. Jest mi to bardzo na rękę też. Dobra, i to chyba wszystko na razie. Nie mogę zobaczyć, co tam w podziemiach jest. Nauki przede mną uciekają, doskonale. Wiecie co? Nie, wróć. Jeszcze mogę tędy przejść. Racja. Po coś tego klucznika odbierałem. Stadela? Kolejna kopalnia złota. Nie, muszę iść po złota. Jestem zbyt biedny, żeby nie iść po złota. Dlatego jest tam sporo jakichś budynków do rekrutacji. Tak długo jak ten wątek nie przechodzi, bo jeszcze nie ma armii, to jest okej. Okay, bym powiedział. Coś do wykupienia? Nie. Kolejne 60 goblinów do kupienia. Co ja z nimi wszystkimi zrobię? Czemu to jest 8, gdzie tam poznali? Nie jest dużo was trochę? Jak również czemu one się mnie nie bały? Jeżeli tak to ma wyglądać. Czyli tak, na pewno kapitol chcę. Kapto czy behemoty? Więcej jednostek zawsze w cenie. Kapitol się machnie teraz, I guess. Horda uruków. I
teraz już chyba jestem kompletnie ograniczony. Przez wrogów. Urokowie uciekają. Majorki. Jestem paskudnie biedny i nie podoba mi się to. Idę po stanie, idę ich atakować. Bo jestem zbyt biedny w tym momencie. Badyjszki nie będą się mnie bały, to jest to przewidzenie akurat. Wydaje mi się, że nie potrzebuję flowa. Ale się pytałem, czy potrzebuję, czy nie. Okej, będę potrzebował. Bo jednak trochę te szybkie są. Zresztą się zastanawiam, czy na pewno potrzebowałem tego flowa. Wydaje mi się, że wyszedłem dobrze na tym, że je spowalniałem, więc nie będę narzekał. Mnóstwo harpi i tu jest mnóstwo medus. Graminy na pewno nie, ogry już prędzej. Grupa kawalerzystów to trochę dużo. Tutaj wydaje mi się, że jakbym to wszystko wyrekrutował, to mógłbym pobić te meduzy. Tylko to już wiadomo, przekazać się na temat następującą wiadomość. Oddajcie klatkę żeblową albo krakę, jak zetrze wasze kości na proch, takiej wyrobuciliście po prostu sanktuarium. Posłanie szybko opuszcza obóz i znika w zaroślach. Kolejne gobliny. Kawarzy się chcą się bić, niestety. Medupy też chcą się bić. Właśnie teraz pytanie, czy ja jestem w stanie w ogóle się dobrać do nich? Zaraz zobaczymy. Najwyżej się zaraz okaże, że przejdę i któryś z ich bohaterów nie zabije. Silna armia. Ha. Dobra, tylko to szybko mogę machnąć. I wyjdę chyba podobnie dobrze. Nie mogę mieć najwyższego tej jednostek, to jest plusem tutaj akurat. Mnie by się trochę many więcej przydało z tego co widzę. Bo tak to generalnie bardzo mało jednostek mogę. Znaczy jednostek zakręć mogę rzucać na walkę. Praktycznie rzucę jakieś dwa zakręcia i tam nie widzieli. Fajnie mieć tej bohatera jakiegoś. To się zastanawiam teraz. Udało się, że jakiegoś tu mieli. Weird. Okres nagi. Nice. Tropę. Tropę. Ktoś tam chodzi. Ach. To teraz jest ten problem, że mam ulepszone jednostki, których kraj, znaczy których miasto nie ma. Więc mogę wykupić jak jest tylko to, co jest niepoulepszane. Albo wziąć behemoty zamiast zbojów. Albo pójść to zamiast cyklopów, bo jest ich za mało. Dobra. Zróbmy tak, wyjdź na chwilę, ty... Zrobimy tak...
ulepsz. Was nie ulepszy, was ulepszy. Odbierz od koleżanki. Armią. I lecimy. Mam jedno zasadnicze pytanie. Skąd ja mam mieć kas na te wszystkie gobliny? Ginie połowa populacji. Au, moje biedne gobliny. Czy ten bohater jest silny? Wygląda całkiem silnie. Dlatego trzeba go podtrzymać. Słynne ostatnie słowa. Zwiedzawca wrócił, pośniejeczony, zakrwawiony i okaleczony, ale żywy. Przekuśtykawszy w twoją stronę wręczył ci wiadomość. O sam którym nic nie wiem, panie Heck. Wiem za to, że jesteś już martwy. Tyle, że jeszcze o tym nie wiesz. Składasz papier, mam nacząc, że masz na imię... przecież Craig. Gdy próbujesz iść z witek papieru dłoń, posłań twojego ręka bezwładnie opada na ziemię. Zamieniono go w zombie. Jednym celem uderzenie, to dopiero podpływasz go głowy. Przeklęci nekromanci. Nienawidzisz ich całej duszy. Zgadzam się, przekręci nekromanci. Same problemy z nimi. Czy jest to coś jeszcze, co mogę samemu ogarnąć? Zobaczyć co tu... O-o. To jest inny bohater, prawda? To lipka. Biały klucznik. Zajebiście. Przez białego klucznika niestety nie przejdziemy. Więc jedyne co mogę to teraz czekać tak naprawdę. Zwłaszcza, że nie jestem pewien ile tam ta bohaterka ma rzeczywiście armii. Ja sobie mogę tak podejść. Kto ma ją pobić? Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ewidentnie nic. Kregu, daj się ogarnij, co? Czym są te statystyki? Boję się, że ona mnie jakoś mocno zakręciła i pochlata. Bo jednostek nie ma aż tak dużo. Na szczęście używa głównie magicznej strzały, więc nie jest aż tak źle. Ale... Chciałem wygląda to lekko niepokojąco. 300, 500... Trochę mało. Znaczy to jest ten problem, że ja tak naprawdę w tej chwili nawet nie mam specjalnej przewagi w statach. Trochę dużo. Już nie aż tak. O. Kończyła się ta baba. A, bo gdzie to stoją? Daj. Upsi. To będzie bolało. Też wie. To mój pierwszy piorun dzisiaj, czy mi się wydaje? Czy możesz przestać się hejtować? Głupia szturba.
Moje behemoty, nie. Najgorsze jest to, że jest jeszcze ten drugi bohater, który tam nadal biega. I on też z tego co że był całkiem silny. Jep, wypłuciek, kto by się spodziewał? Bo na pewno nie ja. Iż przekaż mu trochę jednostek, co? No, zobacz, i tak mogę na pewno was. I obre jest. To chyba ma najwięcej sensu. Oni pewnie zaraz mi miasto będą powiedzieć już tam co drugie. Jak już mówiłem, oni pewnie zaraz będą powoli mi zająć drugie miasto. Lepinek. Wykupię wszystko, żeby oni mi jednostek nie dostali. On tutaj po prostu przebiegł. Zastanawiające. Część mnie ma nadzieję, że on po prostu jest za słaby. Ale jest całkiem silny, jeżeli chodzi o staty, ale tylko o staty. Z drugiej strony ja nie dam rady dojść do niego na tyle. Czemu już tak dookoła wyjdzie? Nie dam rady dojść do niego na tyle szybko, żeby móc zabić bohatera, jak tako. Więc spodziewam się, że rzuci jakieś zaklęcie i mi... O mój Boże. Yep. Dlatego trochę nie lubię walczyć z tego typu bohaterami. Tutaj jest bohater zamku. I nekromanta. Widomie. Co to jest za armia? Czy to jest kolejna misja, w której ja po prostu grzecznie i kulturalnie nie wychodzę z miasta bardzo długo. Frustrujące. Ciekawe ile tego ma. To nie jest ich najsilniejszy bohater teoretycznie i to jest chyba najgorsze. Przynajmniej ucieka jak tam podchodzę. Ambasłajek tego. Czekasz na następny tydzień? I w następnym tygodniu ruszamy. Mam ochotę robić potężne skipa, jeżeli chodzi o etyki bohaterów, którzy są magami. Względnie pytanie, czy mogę zrobić to, o czym wcześniej myślałem. Czy ja nie mam klejnotów? To, o czym wcześniej myślałem, czyli to też w poprzednich nikach robię na zasadzie, a gdyby tak po prostu zignorować ich całą armię i próbować spełnić cel misji. A mi to jest do sprawdzenia. Wy tu śpicie, ja mogę bez to. Tu jest stunt, tu jest tracker. Nie jestem pewien, czy chcę się z nim użyć, powiem szczerze. Ona będzie chciała do tego miasta się dobrać pewnie. Ona czy on? Ona. Oj, ma ogólnie bardzo silnych tych bohaterów tutaj mam wrażenie. Tantna. Oj, to jest w tej chwili run na zasadzie, chcę zobaczyć na ile mogę po prostu zaszować misję. Jeżeli się okaże, że mogę, to dobrze, jeżeli nie, a z tego co widzę tutaj po tym, że to nie jest ich najsilniejszy bohater, to pewnie nie.
to będę kombinował dalej. Zajmę to miasto, żeby nie przegrać na brak miasta. Pobiegam to chyba haterami też, żeby mapę pozwiedzać tutaj. Bo podejrzewam, że będę więcej kruszników potrzebował niż ich ma obecnie. Mnóstwo horda. Widziałem jakiegoś ich bohatera, nie podoba mi się to, że jest blisko mnie. Czy jesteś silny? Nimbus, Kimbus. Bardzo im będziesz przeszkadzał? Chyba nie. Jest słaby, ale ma armię nie słabą. Powinienem go zadać. Chyba. Sisiano, ale gdzie? Jakiś game dunkery, czy coś na lecej? Game dunkery. Ale to jakiś po prostu jeden losowy event, czy coś teraz jest aktualnie z Sano? Znaczy z Gierku. Klucznik. Nie podoba mi się to, bo nie wiem, czy zdąży do niego dobiec. A! Czemu ten bohater sobie po prostu przebiegł po wodzie? Czemu on mnie goni? A ma, ja się boję. No mój Boże, tu jeszcze gdzieś nekropolia jest. Yep, jest i nekropolia. Dodatku za krusznikiem. O mój Boże. Domyślam się, że to jest tak, który muszę dorwać, tylko jeszcze nie wiem, jak to zrobię. Dobra, to jest aż kurwa. Jego też pobi. Też czuję, że nie zdążę tego zrobić w 7 dni. Musiałbym wiedzieć, gdzie jest na tej mapie czarny klucznik. Bez tego nie widzę tego. A nie zdziwię się, jeżeli czarny klucznik jest w lewym dolnym rogu. Gdzieś za tym garnizonem pewnie. Tak, na serii transport uważa ten... Uwaga, ten prywatny leżący to chyba nowej dłoni właściwie nie robił intruzów. Bo ja mniej więcej domyślam się, gdzie muszę iść, tylko... Muszę tam dojść. To wszystko nie jest mi potrzebne. Smocza utopia. Czy chcecie mi powiedzieć, że tu nie ma klucznika?
Czarny klucznik w takim razie. Ja mam czarnego. Ja pierdolę, jestem głupi. Guys, jestem co najmniej upo. Zapomniałem, że ja mam czarnego klucznika przez ten cały czas. Teraz pytanie, czy ja tam zdążę. No. Bo ja generalnie muszę się dostać do tej grupki, która jest pędzonym nogą. To chyba nie tędy, co? To chyba tędy. Zobaczmy. Czy dobrze mówię? Ha! Uwierzcie mi, bardzo mi się nie podoba, że muszę przechodzić tę misję w taki sposób, ale jednocześnie nie czuję, żeby był sensowniejszy. Ah, hell. Odbierz na cześć nienawidzącej śmierci, nekromanckiej sekcie dłoń śmierci, nie przegrywałem przy tym żadnej bitwy. Krak nie możemy sobie powyżej 25, ale będziemy mógł skorzystać w następnej kampanii. Dzięki Bogu, że ta kampania już się kończy. Sandro każe mi znowu walczyć z nekromantami, tym razem o jakąś tarczę. Kolejni śmierdzący nie umarli do zgładzenia. To nie jest tak zabawne, jak mi się z początku wydawało. Na szczęście to już ostatnia rzecz, którą muszę znaleźć, nim ten chciwy czarownik wypłaci mi nagrodę. Nie wiem, ogólnie mam wrażenie, że ta kampania Shadow of Death ma taką tendencję tego, że przeciwnik ma dużo więcej na start niż my mamy i to jest trochę bolesne. Masz klatkę, żeby było. Wspaniała robota, panie Heck, mówi Sandro, witany się w tabelniu Intel. Krek Heck, poprawiasz gniewnie czarownika. Został już tylko jeden przedmiot. Sandro rozwija mapę i wskazuje prowincję. Do wykonania tego zadania pozyskałem kilku byłych żołnierzy Elafii, obecnie najemników. Przydadzą ci się. Mają zamek, stanie się twoją bazą. Będziesz potrzebował ich pomocy, gdyż ostatni przedmiot tarcza zieniącej śmierci znajduje się w rękach nekromanckiej sekty Dłoń Śmierci. Odebrali tarczę pokonanemu wampirowi, który znalazł techniczne godnego siebie przeciwnika. Żadnych nieumarłych! Walczysz. Myśl o nagrodzie, jaką dostaniesz, gdy przyniesiesz mi tarczę. Nie dość, że staniesz się bogatym człowiekiem, to jeszcze raz wyświadczysz Elafii wielką przysługę, przypomniał Sandro. I jeszcze jedno. Tak jak inni nekromanci też spróbują cię okłamać. Nie słuchaj ich. Wychodząc, zastanawiam się nad kłamstwami, których musiałeś wysłuchać w służbie Sandro. Można należałoby odebrać nagrodę, zanim oddasz mu ostatni artefakt. Gdy podjechałeś do zamku wskazanego przez Sandro na mapie, jego kapitan wyjechał ci na powitanie. Witaj, Sandro uprzedził nas o twym przybyciu. Udzielimy ci wszelkie niezbędnej pomocy. Dobrze, powiedz mi coś o naszym zadaniu. Wkrótce wyruszymy i chcę wiedzieć, czego się spodziewać. Kapitan najemników opowiada ci o nekromantach zamieszkujących na południu. Dłoń śmierci, jak nazywają to sekty. Do niedawna zachowywała się bardzo spokojnie. Jednak wkrótce po tym, jak Sandro wynajął kapitana, nekromanci stali się aktywniejsi i zaczęli wysyłać nieumarłych na północ. To brzmi podejrzewa. O mój Boże, to kolejna z tych misji. Tych as in, tych, których nie mamy na start. Możliwości dodatkowej rekrutacji. Też czuję, że to będzie frustrujące. Ale zobaczymy. Jakiś dodatkowy staty. Parę ubranych smoków. Może nie aż tak dobrze z tymi statami, jakbym chciał, żeby było. A my jest to cały set smoczy, ale no właśnie, upiorne. Jakby wiem, że mam dużą przewagę statystyk, ale mimo wszystko to chyba jeszcze nie jest ten poziom. Przestańcie ssać manę, proszę.
Dobra. Co dalej? Mogę mieć teoretycznie bardzo szybko. Dobra, nie aż tak szybko, bo nie będę miał drewna. Ale relatywnie szybko będę mógł mieć jeźdźców, kawalerzystów. Co może być sporo pomocą. Kolejne miasto. Droga na wschód ginie pod stosem śmieci i gości. Na pierwszy rzut oka widać, że miasto jest panowane przez nieumarłych. Wiadowcy dodają ostrożność i dużą liczbę oddziałów. Ciekawe jak dużą. Przekonajmy się. Całkiem sporo. Na przeklętej ziemi te chęcie na tym pierze nie działają, ej? Powiem wam, że ja nie jestem pewien, czy ja to w ogóle wygram. Balista by mnie musiała bardzo mocno uratować. Bo tak to wampiry się będą wkraczać w nieskończoność. To nie ma sensu. O, mówicie, żeby się wziął dużo oddziałów, wiem. Zdaję sobie z tego sprawę. Po prostu nie spodziewałem się, że mieli na myśli aż tak dużą liczbę oddziałów. Zamek. Sądzę, przysyła pieniądze by wspomóc swoje starania. Mógłby to robić częściej, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że bijemy się z nekromantami. No co, wampirze Lordów? Sure. Jak są porozdzielani w różnych stakach, to będzie dużo łatwiej. Zastanawiałem się, czy chcę je traktować takiego zakręcia, ale chyba nie tym razem. A tak to więcej złota się przyda. Więcej złota. To mi nie wystarczy raczej, co? A zwłaszcza, że targowiska nie mam. No nic. Pozgarniajmy sobie jeszcze raz jednostki stąd. Aż to drugie miasto ma karczma, przydałaby mi się. Co ty robisz, kolega? Sięgam, jeżeli się okaże, że on ma jakąś armię, która jest w stanie mnie w tej chwili zabić. To jest monolit w jedną stronę. Czemu on zniknął? Kolegowie, ja ich znowu cheatuję. Najgorzej. Dodatkowe jednostki do wykupienia w mieście Dunwall. Dobra, podejście numer 2, przyjaciele. Tym razem mam dużo większą armię, więc to nie będzie problem. W tej chwili wydaje mi się, że sami kusznicy są w stanie ich bardzo mocno podtrzymać. Wydaje mi się, że oprócz kuszników i balist nie będę musiał niczego używać. No i mnichów, ale mnisi to praktycznie... Miałem na myśli głównie, że bez jednostek strzelających, no. Oprócz jednostek strzelających, no. Muszę się nauczyć mówić. Nie ukrywam, jest to całkiem przydatne coś podczas streamowania.
umiejętność mówienia. Niektórzy powiedzą pewnie, że przereklamowana, ale nie zgodzę się. Tak, miejsce w Belnicy. A, bo tutaj słucha Belnicy. Tak zwany good talk. Całkiem dobra gadka. Przyzwoita wręcz, chciałoby się rzec. Rion albo aż. Weź Rionkę. Stąd już wykupowaliśmy wszystko. Czy tutaj coś mogę? Pole przez co najwyżej. Ledwo mnie na to stać, prawda? To już inna sprawa. No tak, jakoś nie i mnóstwo upiorów. Czy... co jest w podziemiach takiego? Bifot przejście do nieumarłych. Nie zdziwię się, jeżeli tak jest. Powiem więcej, nie będę z tego powodu specjalnie zadowolony. No arenę jeszcze mnie nie stać. Powiem więcej, czuję, że jeszcze długo mnie nie będzie stać. Ta jest wyjście jakieś tam. Co nie do końca mi się podoba. Bo zazwyczaj tego typu wyjście oznacza, że oni też mogą do mnie przejść. Otrzymałeś wiadomość o dłoni śmieci. Wiemy, że wysłać nasz wspólny znajomy i wiemy, czego szukasz, ale pamiętaj, że ta część tej śmieci jest dla nas relikwią. Od wielu lat spoczywa na naszym cmentarzu. Zrobimy wszystko, by cię powstrzymać. Kolejne kłamstwa, gnieciesz papier, ale wątpliwości powstają. Czy sam tu jest godzin zaufania? W Chronkosie jest postacią imieniem Ketchup. No tak, to jest... On jest... wtedy, kiedy bijemy Solta i Pepora... Usmoczę utopię. Kiedy bijemy Solta i Pepora przy wejściu do rezydencji Vipera po raz pierwszy. Nigdy nie widziałem ścieżki Pera. Niewiele traciłaś. Okej, to jest jakaś nekropolia. Ewidentnie. Bo mi zakrywa obraz. Naprawdę? I swear. Swoją drogą, czy oni znowu będą mieli zablokowane krusznikami przejścia? I dlaczego tak? Wokiel, czemu Wokielmania? Jesus Christ, how irritating. Kolejny czarny klucznik. Oh boy. Normalnie powiedziałbym, że to jest wygrywalne, ale jak widzę staty magiczne tej bohaterki, to stwierdzam, że to raczej nie będzie wygrywalne. Znaczy inaczej. Jednostki do jednostek ja to wygrywam. Ja tego za to nie wygrywam, jak ona zacznie się odpalać z magią. I to jest mój główny problem tutaj. Chyba, że zacznie się tylko buffować i debuffować, to jeszcze nie będzie tak źle. Zapierdala się z tą misją. Zapierdolę się z tą misją i zapierdolę się z tą kampanią. Już nawet nie pamiętam, jak ta misja się nazywa. O mój Boże. Anioły bandyci...
Smetana hiena? Ja, smetana hiena, tylko... Ja tutaj nie miałem zapisu żadnego, a autozapis mi na pewno nie pomoże. To jaka była poprzednia misja? To nie był z nich Sabeusz Żelazny? Tak. O mój Boże. Ja dosłownie muszę zacząć tę misję od nowa i to mnie najbardziej boli. Jak frustrująca może być jedna kampania? Zaczynam się poważnie zastanawiać. Stajnie dla gryfów. Tym razem spróbuję zaszalać trochę bardziej w stronę tego miasta, żeby te budynki, które są do rekrutacji, ogarnąć w miarę możliwie szybko. I może się uda też samo miasto szybko ogarnąć. Teraz mam właśnie pytanie, co ja mogę sensownie tu zrobić? Ostatnio szedłem bardziej na południe, to może na wschód tym razem lepiej mi wyjdzie. O ile to w ogóle robi jakąkolwiek różnicę. Grupaliszy, to wolę zaczekać na nowy tydzień już chyba. Na klasztor ale nie będzie mnie stać. Jak patrzę na to, że jej ponosi do Expressa, to chyba jednak wolę ręcznie rozegrać przynajmniej na takie wampiry. Bo na Lisze to podejrzewam, że sam bym wiele więcej niż wygłone z dystansu by mnie odstrzeliły po prostu. A tutaj jednak to robi sporo różnicę. Horda upiorów. Może czy oni tu mają dosłownie dwie smocze utopia obok siebie? No wychuje. Nie myślałem, że oni mają aż tyle zasięgu. Wydało się dobrze, że katane są wolniejsze. Mech. Mech, mech, mech. No dobra, i co dalej? Bo to jest tylko też tak naprawdę przejście na dół. Chcę to miasto odebrać na pewno.
Dawać mi miasto. A, bo ja nie mam miejsca na nich. Hej, hej, hej. Już pamiętam wszystko, wiem. Holda krzyżowców. Nie jest mi potrzebne. Użyłem się z tym. Tam jest jakiś miast, znaczy jakiś bohater uwięziony. Będę musiał zajknąć, może nie z tego, walcz. Vampiry zabiły prawdziwych strażników, dlatego teraz w ogóle wypią na więźnia. Zobaczmy. Mówię wam, na pewno tejż bohater będzie miał bardzo dużo armii. I dzięki temu będę mógł cokolwiek tutaj zrobić. Clueless. Zobaczmy. Ale nie ironicznie ma dość sporo armii. Plasz. A propos chronu, ej. Przekaż mu przy okazji lepsze itemki, to? Czy opłaca mi się w takim razie tutaj iść? Chyba nie. Ale wiecie co, skoczę. Jak jest ze slowuje, to powinno dobrze zadziałać. Nawet pomimo tego, że jest ich więcej niż myślałem. Mam wrażenie, że bardzo często się dzisiaj łapię na tym, że myślałem, że wrogów w danym ataku jest mniej niż rzeczywiście jest. Przez to, że to jednak w jakimś tam stopniu element osobowości wchodzi. Teraz następny tydzień mi wejdzie, więc może spróbuję jednostki poogarniać. A to już było. Wraca się tam po jednostki. Ale w sumie to nie wiem co dalej, to jest najgorsze. Bo znowu boję się tego, co mi może jaj zrobić. Po tym, co ostatniej pokazali. Wiesz, ty masz finanse, więc możesz się przydać nawet przez samo istnienie, że tak to ujmę. Nawet niekoniecznie przez to, że potrzebuję go jako silnego bohatera. O, ku zaskoczeniu absolutnie nikogo. Tak w temacie akurat. Szkoda tak kawalerzystów, ale niestety nikt na to nie poradza. Dobra, idę po dobrej tamki. Zastanawiam się, czy to jest dobry deal. Tutaj mam mądry pomysł. Zrobię to samo, tylko sprytniej. Więc tak, to po pierwsze. To po drugie. I pójdę jeszcze raz, tylko tak jak mówiłem, zrobię to mądrzej. Halabardników jak będę tracił, to nie będzie aż tak źle.
Zwłaszcza, że jak widać ta tej mniej. Miejski portal, kolczuga, nagoleniki. Te artefakty mogą mi się mocno przydać. O, te smoki już przynajmniej ociekają, też kawę. Zastanawiam się, czy jestem w stanie przeteleportować się i coś zrobić z tym miastem, ale raczej nie. Dobra. Mam chyba tyle, ile mogę zrobić w tej chwili tak naprawdę. Jest na pewno kopalnia złota, której potrzebuję, ewidentnie patrząc na to, ile tam tracę. Kasy na wykupywanie wszystkiego. Tam pile przede mną uciekają. Czy to jest w ogóle przejście? Nie, tu są tylko jednostki. I to, jeżeli dobrze widzę, to ja w ogóle nie mam stąd przejść jako tako. W sensie, że muszę iść koniecznie pod ziemami, żeby się do nich dostać. Anioły miałyby sens, gdyby było mnie nie stać. A ewidentnie jest z tym lekki, drobny problem. Ale zaczekaj do końca tury w mieście. Jeden kawalerzysta na batacha kościej. No nie wydaje mi się. Co mi się za to wydaje, to że mogę iść tędy. No, zrobię tak. Od 11a. Żeby mieć jakiś taki punkt, z którego mogę jeszcze potencjalnie wrócić. Żeby nie było tak ostatnio, że kompletnie się udupiłem i musiałem całą misję restartować. Bo to było absolutnie paskudne. Wychodzę tutaj. Tutaj kolega mnie będzie chciał dojechać. Pewnie. Czy Xy jest ich najsilniejszym bohaterem? Zobaczmy. Nie, Czarna jest ich najsilniejszym bohaterem. Co wciąż jest lekko niefortunne, ale. Na szczęście tylko lekko. Jeszcze raz, co jest moim celem? Odbierz tarczę zginącej śmierci. Niech on tam siedzi na razie dla bezpieczeństwa. Wokial to nie. Wokialem się nie przejmuje. To jest klucznik kolejny. Czyli pewnie ją muszę pokonać jako tako. Tak bym zgadywał. Dłoń śmieci bardzo skutecznie zabarykadowała swoje zamki. Irytuje ci ich tchórzostwo, ale dochodzisz do wniosku, że ważniejsze od bogami wrogich zamków jest znalezienie tarczy. O, domyślam się, co mieli przez to na myśli. Yep, chcę moje aniołki. Dwa anioły, nice. Zielony klucznik, czy ja miałem gdzieś jakiegoś klucznika? Chyba nie. Mogę? Nie, holdy nie będę tykał. Holda trochę za dużo. Populacja dubluje się. Tu jest Xy znowu. Chcę
Chcę zobaczyć, czy za tymi wampirami będzie jakiś sensowny. O właśnie, co mi to pokaże. Na pewno to, że tutaj jest stocznia i muszę się nią dostać do zielonego klucznika. Pewnie strażnik będzie chciał, żebym zabił Czarnaw. Zanim cokolwiek więcej. Będę w stanie tu zrobić, wykombinować. Mam coś jeszcze do uprzenia archanioła potencjalnie, a to tak średnio mi się widzi, średnio mi leży. Tam gdzie jest reszta kluczników tutaj? To mnie zastanawia. To nie. To nie. To jest kopalnia złota tylko. Czy generalnie myk jest taki, że ja nie jestem... O mój Boże, te staty. Myk jest taki, że ja nie jestem w stanie fizycznie się dostać do mojej kusznicy. Jesus. Do ich zamków. To mi się za to bardzo podoba. 40 ataku, by the way. Kto tu przyszedł, Xi? Czy ja nie jestem w stanie go dorwać? O, to powiedz, że jestem w stanie. Zwłaszcza jeżeli teraz przejdę portalem tutaj. Hello. Mein Freund. Powiem więcej, wydaje mi się, że mogę go zabić. Tak, zabić, zabić, a nie tylko zabić, że mi ucieknie. Bo każda z moich jednostek powinna być szybsza od jego. Więc jeżeli rzucę... Mogę nawet to, żeby każda jednostka mogła podejść. Jeszcze molaoki wchodzą, to już w ogóle. Łatwo? Aczkolwiek mi odpadł meta niestety. Dobra. Zrobię sobie taktyczny zapis w tym momencie. Zapisz grę. Sąd 11 da? Chyba da. Skoczę sobie anioł ulepszę. O, taki będę. No oni tam się mogą bawić generalnie, to nie jest coś, co mnie jakoś specjalnie rusza. Zastanawiam się, czy jestem w stanie tą drugą smoczą utopię ogarnąć dla siebie. Ale na pewno mogę ogarnąć kolejnego okrusznika. Oni pewnie tutaj będą sobie biegać znowu. Nie chce mi się jeszcze, żebym tam to bać. Bo teraz do tego, co będzie sprawdzać, żeby na musiał tam raz na ich szczepanie portalem cofać, żeby oni mi tam miast nie zajmowali, jada, jada. Dobra. Czy ja chcę? Raczej chcę. Na pewno lepsze to niż jakbym miał tracić kompletnie tego. Przyrost jednostek, tylko dlatego, że się nie cofnąłem. Tylko mówię, nie dzieje się, jeżeli będą się to powtarzać dość regularnie. Tutaj też nie jestem pewien, czy ja na pewno go zabiję w jedną turę. A cię zaraz każę. Bo jednak ma dość dużo tych wszystkich jednostek wszelkiej maści. Zwłaszcza zombiaków, więc...
Spodziewałbym się, że mi ucieknie. Nawet pomimo tego mojego 40 ataku. Tych zombie jest za dużo. 1300. 1300. Ale Haniel mało co zabija, z tego co widzę. Ale, możecie mi jeszcze? Kontynuujcie. To u nich jest najszybsze generalnie wampiry. Jep, tylko uciek. Zaskoczenie absolutnie kurwa nikogo. I najgorsze jest to, że tak jak mówię, nie jestem pewien nawet. Co ja muszę w tej misji więcej zrobić? Bo tak, mam czerwonego. Niebieskiego nie widziałem. Czyli muszę jeszcze znaleźć... Bo tu jest zielony. Więc zielonego też mam. Czyli jeszcze czerwonego muszę znaleźć. Fuck. Najgorsze jest to, że oni mają ten portal jeden, który mogę cały czas się do mnie przynosić. Więc pewnie co ich czas będę musiał się specjalnie, o właśnie, specjalnie cofać, żeby oni mi dupę nie truli. Czy było tego warte? Zaraz się przekonamy. Chyba nie do końca. A mi pozwala do statów niby, ale... Atakuje mnie. Jest dość silny. Że w XFI to nie jest to, na czym mi zależy. Chyba, że tam dalej jest jeszcze ten... Łucznika nie ma. Najgorsze jest to, że znowu jest ten sam problem co wcześniej, że... Jeżeli stracimy miasta, to... Mamy tylko 7 dni, a nie możemy tym razem im miasta odbierać tak naprawdę. Czyli tu na górze sprawdzę jeszcze, czy za tymi pyrami nic nie ma. Bo w tej chwili spróbuję dosłownie poszukać tylko... tego... Poszukać tylko... kluczników i pójść na bohaterkę. O, no to. To jest mentalna hiena. Mentalna hiena. Czyli na górę nie ma co iść na razie. Nawet po to smoczą utopię. No dobrze, szukajmy dalej. Slashu nie, tak bym powiedział, jakby im było szkoda. Tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Gdzie jest ten przeklęty klucznik? To mnie zastanawia teraz. Bo czarnego ewidentnie mają u siebie.
jest monolit, tylko to mnie nie obchodzi. Bo tak, czerwonego zgarnąłem, niebieskiego nie wiem gdzie jest. I zielony jest tutaj. Chyba, że zielony jest w podziemiach. Można sprawdzić. O, come on. Czuję się oszkany w tym. Nie no, ja nie zdążę tego w ten sposób zrobić. Bo wysiadanie za długo trwa. A, to nie przejdzie. Muszę się jednak cofnąć. Póki jeszcze oni tam są. Nie chciałem tego robić, ale ewidentnie mam za mało czasu na to. Cześć, przyjaciółko. Sam się zastanawiam. Nie bardziej by mi się opłacało po prostu podejść na Hama do przodu. I z jakąś tarczą próbować. Nie wiem, czy wspominałem, ale absolutnie nienawidzę magicznych bohaterów u przeciwnika. Zwłaszcza, że on po prostu weźmie i zaraz ucieknie. I to jeszcze pewnie w turze któregoś z tych z machin wojennych. Więc to nawet nie jest tak, że ja się jakoś pozbędę na stałe. Może się uda? Nice. Never mind, I guess. Płaszczyzna zwinności i szybkość plus 2 może się przydać. To się jeszcze kule od magii. Nie, ironicznie mogą się przydać. Znaczy to jest tak, że z jednej strony łatwo, z drugiej strony wciąż frustruje mnie, że muszę to robić, że tak to ujmę. Czy na pewno nie ma nic do przednogi? Nie. Ewidentnie nie. Czyli na czym my ostatecznie skończyliśmy? Na tym, że miałem próbować się przez te podziemia przebijać chyba. Idę pytanie, czy czekać na kolejny przyrost, czy nie czekać na kolejny przyrost. To jest kłopotliwe. O, kolego, co ty robisz? A co jeżeli tutaj? No tak. No tak. Powinienem się tego spodziewać. Właśnie chciałem powiedzieć, że a co jeżeli tam jest klucznik? No i ładny był tam klucznik.
Widziałem gdzieś ich bohaterów. To chyba moment, kiedy nieco zwalniam tury przeciwników. Szybkość wrogów. Galop, 111G. Tu, oni się tepią, to jest fajne. Muszę się udać do stoczni. Wylądować, zgarnąć klucznika. Po tarczy nie mam co iść, dopóki nie pokonam tamtej bohatery. O mój Boże, znowu zaczynasz. Przy czym... Zejście do podziemi było gdzieś tu chyba. Nie dziwię się, jeżeli to jest najsilniejszy bohater w tym momencie. Szczerze mówiąc, ja w tej chwili najbardziej chciałbym mieć dostęp do któregokolwiek z ich miast, nie po to, żeby oni mnie jednostek mieli, tylko po to, żeby właśnie móc się teleportować między tymi zamkami i mieć bliżej. Czy oni już teraz zaatakują moje miasto, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. To daje mi tak czasu. Dobra, silna jesteś, czy nie jesteś silna? To jest ważne pytanie, przyjaciółko. Jest niezaprzeczalnie całkiem silna. Do tego stopnia, że zastanawiam się, czy to jest wygrywalne. Z drugiej strony nie ma tych czarnych rycerzy. Co oznacza, że siła armii z automatu jest sporo niższa. Jest tam to wciąż jakieś obrzydliwe hordy jednostek. Yep. Okay, fin point. A ja mam dużo mniej jednostek niż zapamiętałem, że mam i to mniej play. Modli. Lyric. Please. Pomódlmy się za wszystkie zębiaki tego świata. Weź właśnie. Ale haniołki. A tych zombiaków jest jeszcze obrzydliwie dużo. Dużo zależy od tego, jakie ona ma zaklęcie. Blind. Tak długo jak będzie rzucać się po prostu blinda, to nie będzie źle, I guess. Zwłaszcza, że ja w tej chwili chcę bardziej na dystans ostrzelić. Jeszcze. Ta, zaczęło się, kurwa. Tak zwana zabawa się skończyła. Nie rzuci znowu, czy... Okej, okay, nie rzuci raczej lightninga, już się bałem. Heal. Są 400, to nie jest 100 nawet. To jeszcze zaczekajmy.
Wait a minute. Czy moim celem na pewno było zabicie? Zaraz się przekonamy, jest. Wyłączmy na razie szybkość wrogów. Zaraz się okaże, że to nie był tal i będzie mi smutno. Okej. Okay. Zwyciężony czarna to znalazły się jego i swoje... Zmazałeś jego i swoje winy, teraz możesz przejść, jeśli chcesz. Okej. Okay. Już się bałem, że przez to, że mi uciekła, to nie dostanę możliwości zgarnięcia tej tarczy. Kto by się spodziewał? Żaden się nie spodziewał. Żaden. Jebać krakaka. Mam na całej nazwy mi pozwolił wpisać. Aho. Dobra, kampanię Roga zajmiemy się na przyszłym Steamie już, bo nie chcę jej zaczynać tak od razu. Zobaczymy, jak tam ona pójdzie. Jest ona o tyle specyficzna, że w przeciwieństwie do wszystkich innych kampanii nie można w nic w ogóle korzystać z magii. To jest odrobinę dziwne, nie będę się kłócił, ale trzeba będzie się tego mocno przyzwyczaić. Ale dziś to było na tyle. Dzięki wam wszystkim za przybycie i widzimy się w poniedziałek na SideQuestach DDS-a. Także zatrzymajcie się, po. Cześć.